Znowu życie mi nie wyszło, znowu jestem sam. Herbatka świetna. Wiem, że jesteście zmęczeni na ciężkim dniu. Ryszard? Potężną Olbach. Informacji. Krótka relacja jest z tego koncertu. Trochę zabawy. Dla was. Od razu mówię, można klaskać, można tupać, można śpiewać, można gwizdać, można tańczyć, można wszystko. Wszak jesteśmy ludźmi wolnymi, prawda? Znów spuściłem się na pociąg i odjechał już. Tylko jego szary koniec zamajaczył mi. Stoję smutny na perronie, z tą walizką jedną, jak człowiek, który zgubił domu swego wnuczka. Wszystko to, co miałem, oddałem wam. Ej, czy ja się dam, choć chwilę jedną. Znowu życie mi nie wyszło, znowu jestem sam. Oj, zmęczeni, zmęczeni, ale to nic. Kochani, liczę na potężną dawkę energii z waszej strony. Odwdzięczę się tym samym, a może jeszcze 7 razy więcej. Tamte pod chciałem, już nie dojdę, szkoda zdzierać stóp. Już wędrówki naszej wspólnej nadchodzi kres. Wy pójdziecie inną drogą, zostawicie mnie. Zamazany drogowskazu nie odczyta już nikt. Proszę bardzo, powietrze płuca i hej, przyjaciel, zostańcie ze mną. Przecież wszystko to, co miałem, oddałem wam. Hej, przyjaciel, choć chwilę jedną. Znów życie mi nie wyszło, znowu jestem sam. Znowu życie mi nie wyszło, znowu jestem sam. Znowu życie mi nie wyszło. Kochani, wcale nie jestem sam, a z każdą chwilą, z każdą sekundą przybywa mi przyjaciół. Czuję to, jak dobra i fajna energia od was płynie do mnie, nie zmarnuję jej, obiecuję, na pewno nie. Kochani, zespół Bursztyn, początkowo studencki, został wytypowany przez środowisko studenckie Politechniki. Dlaczego się ściszyłeś troszkę? A, zabrałeś to, co buczy. Rozumiem, dobrze. To ja tak trochę buczę, ale mam swoje lata, więc mogę sobie pobuczeć. A co tam? Wysłali nas, wyobraźcie sobie, do Opola, na Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu i dali nam do interpretacji piosenkę Wsiną Dale. Pamiętacie taką piosenkę? Otóż właśnie z tą pieśnią na ustach wkroczyliśmy na deski Amfiteatru Opolskiego, zaśpiewaliśmy tą pieśń, dostaliśmy nagrodę, a w koncercie finałowym bisowaliśmy po raz trzeci, po raz czwarty, a gdy zanosiło się na piąty bis, wtedy pan inspicjent, to jest taki dyrektor od sceny i czasu antenowego w Telewizji Polskiej, złapał naszego perkusistę za nogę i nie pozwolił nam już wyjść piąty raz. Trudno. Tak czy inaczej pieśń została. No, mam nadzieję, że zaśpiewamy ją raz. Zakładam suknię sierpną, na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj. Ty spytasz ją, dla kogo ta sukienka, dla kogo który odszedł wsiną dal. Wsiną dal, wsiną dal, dla kogo który odszedł wsiną dal. Czerwone ma pod wiązki pod tą suknią i na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj. I spytasz ją, dla kogo taki luksus, dla kogo? Dla kogo się odszedł wsiną dal. Super! Wsiną dal, wsiną dal, dla kogo
dumny naprawdę. Ja będę nagrywał płytę z pewnością. Zapraszam Was do górki, na płytę pewną. Uczwi, jej tatuś czyści studówę. Na wiosce kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj. Ty spytasz ją, na czyją to jest zgubę? Na kogo? Na czyją? Sinonar, na jasne. Sinonar, Sinonar, dla Kołkasia, który odszedł. Sinonar, 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 dla Kołkasia, który odszedł. Sinonar. Nad łóżkiem śród stwierdzony rejentalnie. Na wiosce kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj. Ty spytasz ją, z kim żyjesz tak moralnie? Na rzecz jak nawet kochanie, który osiem siną dal. A ja. Siną dal, siną dal. Maszerował lewo, prawa siną dal. Siną dal, siną dal. Kiedyś mogłem więcej wiedzieć, to maszerowa lewa, prawa siną dal. Kochani, co prawda alkoholu tu nie ma i całe szczęście, i nie będzie całe szczęście, ale są inne napoje, prawda? Cudownie. Tak. W związku z tym, kto ma coś pod ręką, może śmiało ująć prawą lub lewą dłoń i spełnić ten fantastyczny toast na cześć organizatorów tego fantastycznego spotkania. Ja słyszałem bardzo dużo dobrego o tym, co się wydziało i co się dzieje jeszcze. Kasiu, pokłoń się pięknie. No, wiem, że Was jest więcej tutaj. Ten skromnie tam stoi. Tutaj Katarzyna. Pięknie Wam to wyszło. Tutaj druga osoba pieśni, która zaczyna się dosyć spokojnie, nostalgicznie, ale zapewniam Was, że rozpędzi się. Spójrz jak życie, że pomoc cię. Cicharza ci kraj, jak szachroje pustymi nosami, dobrze wie, na kogo bywanie. A tyle jeszcze chciałbyś zobaczyć, tyle nocy mogłoby wzruszyć, tyle dziewczyn by można rozkochać, tyle z panu pękaty osuszyć. Jeszcze może jemy, za zdrowie powiem.
pijemy, jeszcze podejemy, za drogę powie śmierć na śmierć. Widzę, że wszyscy rzucili się do szklanych opakowań. Dobra, okej, w porządku. Kochani, ta pieśń, którą zaśpiewam wam w tej chwili, dedykowana jest mojej mamie, która już tańczy na kolanach słońca, ale jestem generalnie głęboko przekonany, że jest bardzo, ale to bardzo szczęśliwa. Była to wspaniała, mądra kobieta, która przekazała mi parę informacji o świecie, o wartościach, o ludziach, o życiu. I co mogłem, to zapamiętałem i zrobiłem. A teraz śpiewam o tym właśnie wam. Wcześniej i odpuszczę wam, nawet mam taką pewność.
Bazunie właśnie, w deszczu, w wietrze, bardzo niskiej temperatury. Rudy Schubert, pamiętacie Rudiego Schuberta, fikające fortepiany, bały jagiellońskie, różne takie. To wtedy Rudy dopuścił mnie do siebie, oczywiście na scenę. I wsiadłem sobie z gitarą, wiem o co myślisz. Przysiadłem z gitarą i zaśpiewaliśmy razem tę oto piosenkę. Piosenka była na piękny i skomplikowany refren. Uwaga! Laj, 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 laj.
mijał czas. Lecz trwało to krótko, bo zabił i gaz. Wesoło, radośnie i głośno. Laj, 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 laj. Super. Laj, 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 laj. Laj, 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 laj. Laj, 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 laj. No dobra. Taka to historia. Smutna, lecz prawdziwa. Stary dziwa. Lec skąd gaz, pyta się. Cień się plujki błąka. Tak to słońce zawinił, bo drań puścił. Bąka! Bąka! No błąka puścił. Spróbuję, podejmę tą próbę. O, jeżeli młody człowiek może mi pomóc. Właśnie. Ta książeczka, którą trzymam tu w ręku, jest autorstwa Basi Szafraniec. Basia Szafraniec jest osobą nie tyle, co piękną, którą kocham ponad życie. Jest, znacie, potwierdzasz? Tak? Dziewczyna bardzo znana, napisała przepiękną książeczkę o charakterze motywacyjnym, tak ogólnie rzecz biorąc mówiąc, podaje leciusieńkie kierunki, porady, jak sobie w życiu radzić z tym życiem, a czasy mamy takie, jakie mamy. A Basia to bardzo mądrze zawarła w tej książeczce, która zresztą przecudnie wydana, prawda, Kasiu? Jest tam dużo pięknych, fantastycznych ilustracji oraz przypowieści, pewnego rodzaju sentencji, które warto sobie na całe życie przyswoić. Ta piosenka mało, ta płyta posiada w sobie jeszcze dodatkowy atut, ma dwie płyty. A tutaj niezaprzeczalnie największym jest fakt, że jedna z tych płyt jest moja, mojego autorstwa. I to, żeby było śmieszniej, była to pierwsza płyta autorska, którą nagrałem sam z zespołem, już nie pracując na Babszczy czy Harlem. Ale wydaje mi się, że jest bardzo ciekawa. Druga płyta Kamila Szafrańca utrzymana jest w charakterze bardziej rockowym, power rockowym, fantastycznym. My potem zrobiliśmy z tego widowisko, które prezentowaliśmy na stadionie Minera w Poznaniu oraz w sali kongresowej, a obecnie kontynuujemy to z Basią w postaci kolejnych projektów związanych z tą tematyką, choćby spotkanie motywacyjno-muzyczne, Szczęście niejedno ma imię, które prezentujemy tu w imprezie od pewnego czasu. Basinka siedzi sobie skromnie tam z tyłu, w cieniu, zamyślona, zadumana. Tak, tak. Ja wiem, Basiu, życie nie jest proste, ale ty masz przecież rozwiązanie każdej trudnej sytuacji, prawda? Kochanie, super. Dlaczego o tym mówię? Dlatego powiedziałem o tym, ponieważ zagrał nam, zaśpiewał piosenkę właśnie z tego widowiska. Ta piosenka podstępnie również zawiera refren. Nie wiem, czy jest to dla was dobra informacja, czy zła. Tak czy inaczej, refren jest w moim pojęciu bardzo udany. Ja siedziałem nocami, wieczorami i myślałem,
jakiś to głęboki, fantastyczny refren należałoby opatrzyć takim refrenem tą piosenkę. I o czwartej nad ranem nagle olśnienie. Posłuchajcie. Świat, wierzy mi, tak jest. Laj, 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 laj.